Cześć, witam serdecznie, witam ponownie. Mamy czasownik heben odmieniony przez osoby. Heben, ich, heb, jaj, hebt i tak dalej. Heben, czas teraźniejszy. Razem z czasownikiem sein, być i han, iść. Han, sein, heben, iść, być, mieć. To są trzy najważniejsze czasowniki. Macie w poprzednich tygodniach odmiany. Teraz macie odmiany heben. Musicie się tego na pamięć nauczyć, wkuć, wykryć. Jeżeli już to umiecie, sobie tylko powtarzacie, znacie ten materiał, możecie mnie wyprzedzić, sobie sprawdzić. Czy są dwie opcje, żeby jakieś zdanie powiedzieć? Być może tak. Tu będziemy jedną opcję pisać, standardowe, takie standardowe, bez żadnej mowy potocznej, po prostu tłumaczenia. Jeżeli nie umiecie, nie znacie, no to podążacie za mną i się uczymy razem tego. Koniecznie dźwięki wydawajcie za mną, nawet jak ja szybko mówię i nie daję wam za dużo miejsca, to i tak powtarzajcie ze mną, mówcie te zdania. A jak mi się przypomni, to zrobię pauzę i wtedy też będziecie dłuższe zdania powtarzać. To jest konieczne, to jest bardzo ważne, żeby powtarzać, żeby dźwięk, który wymawiacie, stał się dla was narzędziem weryfikacji, czy to dobrze brzmi, czy to dobrze pamiętacie. Tak to brzmiało, tak, coś tu nie gra. Tak, dobrze to brzmi, prawda? Dźwięk, na głos macie to wypowiadać, dźwięk staje się narzędziem do weryfikacji, narzędziem do pomocy, narzędziem do nauki. Więc wy się nie uczycie języka po to, żeby wydawać dźwięki, słowa, zdania. Wy wydajecie dźwięki, słowa, zdania po to, żeby się nauczyć języka. Rozumiecie? Okej, zaczynamy. Mamy ciak. Tu macie oczywiście na drugiej kartce od razu odpowiedzi. Od razu odpowiedzi macie na drugiej kartce. Możecie to ściągnąć sobie te dwie kartki ze strony niderlandzkiesprosty.com. Możecie to ściągnąć i sobie potem dalej ćwiczyć i ze mną razem to jeszcze raz weryfikować tutaj na YouTubie. Na YouTubie też przeglądajcie inne materiały, już jest tego coraz więcej. Kanał się rozwija. Mniej więcej raz na tydzień wchodzi nowy film. Strona się rozwija. Mniej więcej raz na tydzień dodaję na stronę wiele nowych rzeczy. Więc tu powiedzie się, bo jeżeli oglądasz to w przyszłości, w 2023 roku, tu już jest tych materiałów pełno. Więc oglądaj koniecznie w lupie, lub tam wyszukaj, taka lupa, wyszukaj, czy na stronie, czy na kanale, wyszukuj też te wszystkie frazy, których potrzebujesz, przymiotniki, czasowniki, odmiana, coś tam. To powoli będzie się pojawiać, będziecie mieli wszystkie lekcje po kolei, całą wiedzę podaną, ok? To się, no dobra, zaczynamy. Mam, jak jest mam? Mam, to jest, czyli ja mam. Ich heb. O, dlaczego dwa słowa? Dominik, dlaczego dwa słowa? Ja mam na imię Dominik. Dominik, dlaczego dwa słowa? To jest język germański. My mamy język polski, to jest język słowiański. Taka rodzina po prostu języków. Odmiana przez przypadki i różne takie. Język germański, czyli to są rodziny, które się wiele zasad gramatycznych można zakwalifikować do rodziny języków. I to jest język germański. Angielski, niderlandzki, niemiecki. I chyba może jeszcze jakieś inne. To są języki germańskie. Nie, że germański, German i Niemcy, tylko język germański. No, taka kategoria języków. To znaczy, że oni mają mniej odmian tych czasowników. Te czasowniki mniej się odmieniają. Te odmiany są prostsze. Zobaczycie to potem na przykładzie musieć albo chcieć. Te odmiany są prostsze, ale trzeba zawsze dodać tą osobę. Ich, ja, ty, ono. Trzeba zawsze dodać. Zawsze. To, że się czasem tego nie doda, na razie się tego nie uczcie. Zawsze osoba musi być. Żeby powiedzieć mam, ich heb. Ich heb, można, heb jest mięciutkie, ich heb, powiedzcie, ich heb, można, ich heb, to jest złączone, ale ich heb, okej, mam problem, lecimy dalej, ich heb ein problem, ein to jest rodzajnik, nieokreślony, na to w innym momencie, one stoją przed rzeczownikami, problem, to jest kto, co, problem, to jest rzeczownik, rodzajniki ein, der, het stoją przed rzeczownikami, to na inny moment. Tak jak po angielsku. Ich heb ein problem. Dwa e czytamy, tutaj w problem czytamy e. Ich heb ein problem. Powtórzcie. Ich heb ein problem. Widzicie, nie czytam. Ich heb ein problem. Ja nie mówię też tak po polsku, że ja za każdym słowem zrywam dźwięk, bo wtedy ja się uduszę. I to nie brzmi naturalnie. Więc tu też wszystko jest zlane. Ich heb ein problem. Powtórzcie. Ich heb ein problem. Ok, nie mam problemu. Ich heb kein problem. Ich heb kein problem. Kein, to g, to jest kein albo kein. Ich heb kein problem. Ich heb kein problem. Ich heb kein problem. Hy, w zależności w którym rejonie mieszkacie, generalnie hy to jest hej, hej albo hej, hej. Tak jak hy. To jest he, hy, a g to jest hy albo hy. Ok, ich heb kein problem. Ich heb kein problem. To kein to jest jakby brak, nie mam problemu. Zaprzeczenia działają zupełnie inaczej w języku niderlandzkim. Czy to jest trudne? Nie, to jest po prostu inne. Nauczymy się tego. Lub to już jest na YouTubie, więc wpiszcie na YouTubie lub w tym.
na stronie internetowej wpiszcie zaprzeczenia i może Wam wyskoczy. W momencie nagrywania tego jeszcze nie ma, ale oglądacie może to za miesiąc, za dwa, za trzy. Wpiszcie zaprzeczenia i może się wszystkiego nauczyć, ok? Mam samochód, no to mam, już wiecie jak jest mam. Ich heb, nie, ich heb, hej, jest mięciutkie. Ich heb ein Auto, ich heb ein Auto, mam po prostu jakiś tam samochód. Ich heb ein Auto, ich heb ein Auto, powtarzacie za mną? Powtarzajcie. Po polsku nie musicie powtarzać, powtarzajcie po holendersku lub niderlandzku. Co to jest holenderski i niderlandzki? Holenderski to jest, niderlandzki to jest niderlandzki język, holenderski to jest niderlandzki używany w Holandii, belgijski to jest, lub flamandzki to jest niderlandzki używany w Belgii. Są jakieś małe różnice? Są, tam niuanse czy coś, ale gramatyka to jest niderlandzka, zasady są niderlandzkie. Okej, okay. mam dwie córki, okej, okay. Ich heb dwie, dwa, doch też mam dwa córki, bo u nich nie ma, twej, są tam może dwie czy trzy odmiany słowa dwa, twej, twejen i to wszystko. Twej, to jest dwa, dwoje, dwojgu, dwom i tak dalej. Ich heb twej dochters, dochters to są córki, dochter to jest córka. Ich heb twej dochters. No to co, mam dwóch synów. Ich heb twej żąc na przykład. Ich heb twej żąc. Każde zdanie za mną powtarzacie, tak? Ich heb twej żąc. Mam dobrą pracę, ja tu mam ściągę, ja sobie tu też patrzę, co nie, no bo ja gadam i jeszcze błąd po siebie zrobię, a nie powinienem zrobić błędy, no bo... Ich heb ein chude ban. Ban to jest praca. Ban to jest też posada. Być może ban to bardziej jako posada, ale bo headwerk to jest praca. Headwerk to jest praca. Tak bezpośrednio. A ban, no to też mam dobrą pracę, w sensie, że posadę, funkcję może ban. Ban to jest posada. Ich heb ein chude ban. Chude. Chude, może za miękko teraz powiedziałem. Chude, dobrze powiedziałem. Chude, za miękko, zaakceptowali, by zaakceptowali. O czym ja mówię? Mówię o tym hy i gy. Hy jest mięciutkie, gy jest twarde. Ich heb ein chude ban. Ich heb ein chude ban. Może być. Najlepszy przykład z tym gy i hy to jest Hans. Imię Hans. To jest imię Hans. Hans, mięciutko. Hans. Bo Hans to jest to gy, a Hans to jest gęś. Hans. Nie trzeba mówić Hans. Można powiedzieć Hans. Chyba, że w waszym rejonie w Holandii zawsze mówią hy. No to... Tak, Hans. Ale Hans, oni słyszą. My dla nas to jest hy. No hy, powiedział hy. Heben. Nie, teraz powiedziałem to samo. Uwaga. Heben. To samo. Heben. Holendrzy słyszą to jak my. Ręce, ręce. No to samo. Ręce. Okej, okay. Akurat tu to samo. Źle powiedziałem, ale to samo. Ręce. Okej, okay. Ale tutaj heben. Oni słyszą to inaczej. Dla nich to jest heben, ha. Heben, G. Nie ma akurat słowa heben. Więc heben to jest źle wypowiedziane. Heben. Nie ma w ogóle słowa, przepraszam. Okej, okay, jeszcze raz. Na przykład ta gęś. Może być Hans albo Hans. Hans to jest gęś. A Hans to jest imię Hans. Hej Hans. To się często potem jak się szybko mówi, to się zlewa, nie przejmujcie się tym, ale bądźcie świadomi tej różnicy. Ich heb ein chude ban. Mam dużo czasu. Okej, okay, jak jest mam dużo czasu? Ich heb wiel. Wiel to jest dużo, wiele. Ich heb wiel tight, proszę bardzo. Mam mało czasu. Okej, okay. Ich heb wiel tight. Ta sekundowa pauza była dla was po to, żeby powtórzyć. Powtórzyliście? Dobra, macie jeszcze jedną szansę. Ich heb wiel tight. Ich heb wiel tight. Mam mało czasu. To jest to samo. Ich heb, okej. Okay. Waj, jak się pisze weinig? Weinig. Ich heb weinig tight. Weinig znaczy mało, niewiele. Ich heb weinig tight. Nie mam nic. My mamy podwójne zaprzeczenie. Mam nic, to znaczy już, że nie mam nic, prawda? Mam nic. Nie mam nic, podwójne zaprzeczenie to się nazywa. Oni nie mają podwójnego zaprzeczenia. Oni mówią po prostu mam nic. Ich heb nix. Lub nic. Z mojego onderzoek. Co to jest onderzoek po polsku? Z mojego badania znalazłem, okej, okay, ich heb nix. Usłyszycie ich heb nix. A w języku czytanym częściej zobaczycie nic. Nix i nic to jest to samo, to jest dokładnie to samo. Nix i nic znaczy nic. Gdzie ta ewolucja się miała? Nie wiadomo. Ja znalazłem w moim badaniu, że nix się częściej używa w mówieniu, a nic można często zobaczyć w języku pisanym, ale można to jak się mówić co chce. Ich heb nix, nie mam nic. A nie mam tego. Przepraszam. Ich heb
Ich heb dat nit. Ich heb dat nit. Najczęściej słyszycie ich heb dat nit. Nie mam tego. Ich heb dat nit. Możecie jeszcze usłyszeć ich heb et nit. Nie mam tego. Dat, het, to na inny moment jakie są niuanse, ale het znaczy to, dat znaczy też to, albo tego, tamto, tamtej i tak dalej. Ich heb dat nit. Ich heb het nit. Ich heb dat nit. Ich heb et nit. Powtarzacie? Ale was rozproszyłem, żebyście nie spali. Mam spotkanie. Ich heb. Ich heb. N. Znowu N, rodzajnik nieokreślony, na później. Ich heb en afsprak. Afsprak. Afsprak to jest spotkanie. De afsprak. Het afsprak, de afsprak. Kurde. De afsprak, het afsprak. Ja z tymi rodzajnikami też jestem cienki. To trzeba się na pamięć ich nauczyć. Ja sobie też zawsze je sprawdzam. Ich heb en afsprak. Teraz mówimy o ogólnym spotkaniu, więc udało mi się. Ich heb en afsprak. Mam spotkanie. Ich heb en afsprak. Sorry, ich heb en afsprak. Okej, okay, masz. Jaj hebt. Je hebt. Czyli heben, urywamy en, żeby został rdzeń, tak? Urywamy końcówkę en z mieć. Heben, urywamy en, zostaje nam heby, by, dwa by. Jedno by urywamy, bo nie jest potrzebne, to jest trochę inna zasada, dzielenie na sylaby, na inny moment, więc mamy heb i do drugiej osoby dodajemy te. Jaj hebt. Dla napisania jaj hebt albo je hebt, jaj i je w tym wypadku to jest dokładnie to samo, to jest ty. Jaj podkreśla trochę bardziej ty, a je hebt po prostu masz. Okej? Okay? Je hebt, jaj hebt. Masz czas. Je hebt tajt. Je hebt tajt. Masz czas. Je hebt tajt. Je hebt tajt. Zobaczcie, to się wszystko zlewa. Je hebt tajt. Je hebt tajt. Je hebt tajt. Czy masz czas, prawda? Masz czas? My możemy zadać. Czy masz czas? Albo masz czas? U nich je hebt tajt? Zrozumieją, że to jest pytanie, bo intonacja jest pytająca. Ale zobaczcie. Ale oni zadadzą to i zrobią to inaczej. Oni zrobią inwersję. Oni zrobią inwersję, zaraz powiem, co to jest inwersja. Bo zobaczcie, wyobraźcie, że urodzicie się Holendrem i uczycie się po prostu od mamy, od taty, od starszych braci, sióstr, że trzeba zrobić nie je hebt tajt, tylko heb je tajt. Czą inwersję, czasownik zamieniony z podmiotem. Czasownik zamieniony z osobą, orzeczenie zamienione z podmiotem. To jest tylko to samo, co powiedziałem. I to jest dla was tak naturalne, więc wy nigdy nie powiecie je hebt tajt. Nie, wy powiecie heb je tajt. Happy tight, zamienicie to, prawda? Tworzenie pytań, pytania prostego, to jest zamiana tej osoby z czasownikiem, prawda? Już żeby tak upraszczać. Je happy tight, masz czas? Czy masz czas? Happy tight, prawda? Je will coffee, czyli chcesz kawę. Chcesz kawę? Will je coffee? Will je coffee, prawda? Zauważyliście? Dominik, a czemu ty tutaj te nie napisałeś? Dobrze, przestrzeżenie. Do innych osób wszystko jest zawsze tak samo, ale do tutaj, jak robicie inwersję z ty, z osobą ty, że ty, to te, literkę te, urywacie. Macie je hep tight, to jest poprawnie, hep je tight też jest poprawnie. Czyli jakby było je wild coffee, ty chcesz kawę, a pytanie by było will je coffee, tak by było. A wiecie dlaczego? Bo jak tu by zostało to ty, will je coffee, to dla nich te, j, e, widzicie, cie, oni czytają cie, will je coffee, will je, to by nie brzmiało. Tak mi się wydaje, że oni sobie tak to wymyślili, więc oni sobie wymyślili, że to im nie psuje. Pamiętajcie, że każda zasada gramatyczna, każda zasada jest po to, żeby nam ułatwiać życie, a nie utrudniać. Więc oni sobie zobaczyli, hej, możemy to uprościć, możemy to urwać, tak, możemy. Bo to nam nie popsuje zrozumienia, a nawet ułatwi nam zrozumienie. Dobra. Nie masz czasu. Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Je hebt niet tijd. Nie, nie może tutaj być nit. Na innym materiale to powyjaśniam lub już powyjaśniałem. Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Prawie tego ty w ogóle nie słychać. Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Nie było słychać, że powiedziałem, ale tam jest. Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Powtarzacie? A, nie macie czasu powtarzać, okej. Okay. Ile masz czasu? Nowe słówko. Hoeveel. Hoeveel to jest ile. Hu to jest jak, wiele, dużo, jak dużo. Lub jak wiele. Hu to jest samo hu. Widzicie, nie mówię hu. Nie mówię hu. Bo hy, tu w gardle hy, to już jest dla nich g. Hu. Hoeveel. Hoeveel. To jest wydech z płuc. Hoeveel. Tight, happy. Hoeveel tijd? Ile czasu masz? Ok, tak jest to pytanie skonstruowane. Hoeveel? Wtedy tak, trzeba rzeczownik wstawić.
Huvel czego? Huvel apples, happy, ile masz jabłek? I tutaj happy pytanie, jest inwersja. Inwersja to jest po prostu zamiana tego. Okej, okay. O, masz piękne oczy. Je hebt moje ochen. Je hebt moje ochen. O, je hebt moje ochen. Ja hebt moje ochen. Je hebt moje ochen. Je hebt moje ochen. Dobra? On ma. Niechaj, niechaj, haj, 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 heft. I odczytamy zawsze, chyba że nie, często się nie czyta, ale nauczcie się, jakby krok pierwszy, i odczytamy zawsze jak aj. Haj, heft, niechaj, heft. Zastrzelę. Niechaj, heft, nie. Haj, heft, mieciutko. Haj, heft. Jak macie, ćwiczę, jak ćwiczycie i macie tylko dwa haj, heft, to ćwiczcie, żeby to poprawnie powiedzieć. Haj, heft. Hi, heft. I się nagrajcie. Macie w telefonie nagrywanie się? Nagrywanie. Hi, heft. Hi, heft. A jak potem szybko gadacie i zobaczycie, często mnie też usłyszycie na innych materiałach, że ja nagle mówię to twardziej. No bo ja jestem Polakiem, ja mam dykcję dobrą, ok, Holendrzy są ze mnie zadowoleni, ale jak ja szybko mówię lub jak ja mówię, to mi też się jeszcze ta naleciałość polska, prawda? Będzie tam, prawda? O, widzisz, już po polsku też mi się myli to mówienie, nie umiem już po polsku mówić. Nie umiem się poprawnie i gramatycznie i płynnie wysłowić. Także wy się nie bójcie niepoprawnie wysłowić w niderlandzkim, tylko się wysławi, gadajcie po prostu po niderlandzku. Co to jest? On ma dwie prace? Okej. Okay. Hij heeft twee banen. Banen, tak, tak to się pisze. Twee banen. To jest ban, tutaj jedno a, gdzie to było? Tu tutaj było ban. Na inny moment wyjaśnię tą zasadę. Ban, chodzi o sylabę, a to jest banen. Banen. Hij heeft twee banen, on ma dwie prace, okej. Okay. Hij heeft twee banen. Hij heeft twee banen. Nie hij heeft twee banen. Hij heeft twee banen. On ma różowego słonia. Hij heeft een roze, olifant, proszę bardzo. Dlaczego taki przykład? No bo teraz już zapamiętacie na zawsze, jakie jest różowe i jakie jest słoń. Hij heeft een roze, olifant. Tutaj nie ma żadnych podtekstów ani nic, po prostu szukałem jakiegoś przykładu, co on może mieć. A jabłka, samochód i tak dalej są zbyt popularne, prawda? To już umiecie. Hij heeft een roze, olifant. Hij heeft een roze, olifant. Hij heeft een roze, olifant. Za każdym razem, jak robię pauzę, to macie to powtarzać. Powtarzacie? Heeft hij, czy on ma różowego słonia? Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Kawka. Heeft hij een roze olifant? No, to się tak zleje. To tak, jak dopiero się uczycie, dla was będzie to jeszcze trudne. Heeft hij een roze olifant? Ale uwierzcie, za miesiąc będziecie dokładnie to słyszeli. Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? I przyspieszajcie się sobie. Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Ćwiczcie, potem o, nie wychodzi mi, nie wychodzi. A za dwa tygodnie powiecie bezproblemowo. To tak to działa. Okej, okay. Ona ma. Zij heeft, jak mam jeszcze tu im z czasem. Jak zawsze, za dużo gadam jak zwykle. Zij heeft. Ze heeft. Już znacie tą zasadę? Zij heeft, ze heeft, jaj, je, zaj, ze. To jest to samo, już znacie? To jest to samo. Mhm. Ona ma piękne oczy. Zij heeft moje ogen. Zij heeft moje ogen. Jak będziecie oglądać ten materiał drugi raz, to usłyszcie, co ja powiedziałem, zanim to zapisałem. Bo ja powiedziałem z błędem. Ja powiedziałem zij heeft in moje ochen, powiedziałem. Złapcie mnie na tym, bo ja nie tnę materiału. Złapcie mnie na tym, powiedziałem z błędem. Profesor Dominik powiedział, że nie jestem profesorem, nie mam dyplomu nauczyciela, jeszcze żeby nie było. Powiedziałem, zij heeft in moje ochen, to jest błąd. Dlaczego? Bo ochen, liczba mnoga. W liczbie mnogiej nie ma nierodzajnika in. Nie wstawiamy nigdy rodzajnika in do liczby mnogiej. Jak są jakieś tam ogólnie nieokreślone, znaczy ogólnie mówimy, to mówimy po prostu zij heeft moje ochen, albo
autos, albo apples, albo coś tam. A jak chcemy je podkreślić z jakiegoś tam powodu, kontekst dodać czy coś, to powiemy de Ochen, de apples. Możemy powiedzieć I have de moje Ochen. Jaki jest w tym niuans, jaka różnica i tak dalej, to na inny moment. Bo to wcale tak te rodzajniki, żeby je zrozumieć, wcale tak trudne nie jest. Ja je gdzieś wyjaśniam na YouTubie, oglądajcie, w 2022 w grudniu jeszcze nie jest to wyjaśnione, w przyszłości jest. I dokładnie wiecie dlaczego. Pamiętajcie, że każda zasada jest po to, żeby nam ułatwić jakoś tą dynamikę języka, a nie żeby utrudnić. My mamy odmianę przez przypadki, oni mają rodzajniki. Nam przypadki pomagają. Ja mogę powiedzieć, idę do Piotrek i rozmawiam z Piotrek, myślę o Piotrek i mnie zrozumiecie, prawda? Ale dziwnie brzmi, nienaturalnie. Mamy przypad, idę do Piotrka, rozmawiam o Piotrku, myślę o Piotrku, ok? Idę z Piotrkiem. Dla nas to jest naturalne. A obcokrajowcy sobie myślą, po co wy robicie te końcówki zmieniacie? Przecież to można szaleć. Ok, oni mają rodzajniki un, de, het i dla nich to jest tak naturalne i tak dziwne, jeżeli się tego nie doda. Zrozumieją was, ale dziwnie im to brzmi. Ale się nie przejmujcie, gadajcie bez rodzajników, bo sobie z tym poradzicie. Tak jak obcokrajowiec mówi, rozmawiam z Piotrek teraz, idę do Piotrek. No, myślę o Piotrek. Idę z Piotrek do kina. Prawda? My zrozumiemy. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Ona ma dobre pomysły. Zaj? Heift? Un chude idee? Nie, nie, nie ma rodzajnika un. Chude idee... Jak to się robi ten... A, i... Tu, o nie, to mają być dwie ideen. Może tu mam, moment. Skopiuję stąd. A, skopiuję stąd. Ja nie umiem tak zaznaczyć. Ja umiem tak zrobić. Zajheft chude ideen. Zajheft chude ideen. Tak to jest. Bo to jest idee, 2e, to jest e i trzeba jeszcze zaakcentować e, to jest po prostu akcencik. Skąd on się wziął? Nie mam pojęcia. Nie jest wiele rzeczy. Dwóch kropek praktycznie nie ma, a czasem jest kreseczka, to jest akcencik po prostu, że e ma być wypowiedziane jako e, a nie że zrobione, na przetransformowane na e czy coś. Zajheft chude ideen. Zajheft chude ideen. Dobra. Ona nie ma czasu. Sei heeft, heeft geen tijd. Sei heeft geen tijd. Sei heeft, widzicie, ja to zlewam wszystko. Sei heeft geen tijd. Albo ze heeft. Też może być ze heeft geen tijd. Zrobimy. Ze heeft geen tijd. Ze heeft geen tijd. Ze heeft geen. Nie ze heeft. Ze heeft geen tijd. Nauczycie się, w którymś momencie się nauczycie ten mały ruch. Heeft, heeft. Heeft, heeft. Już jest różnica. Heeft, heeft. Nauczycie się. Ile ma czasu, że on? Ile ma czasu? Może być ona, ona. Okej. Okay. Ile? Już umiecie powiedzieć ile. Who will tight have tie? Who will tight have tie? Powtarzacie. Who will tight have tie? Bardzo dobrze. Ile o czasu ma, że ona? Who will tight have? Ze? Albo zaj. Who will tight have ze? Ile ona ma czasu? Albo zaj. Who will tight have zaj? Who will tight have ze? Mhm. To nie ma sensu. A, to nie ma sensu. Ok, to jest trochę wyrażenie takie. Het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Het heeft. Nie, het heeft geen nut. Het heeft. To jest zmęczone jako razem. Het heeft geen nut. To nie ma sensu. Het jako to. Heeft ma, nie zaprzeczenia u nich działają inaczej niż u nas, nigdy nie stoją pomiędzy, mamy to, nie ma. U nas zaprzeczenie nie, jest tylko nie jako zaprzeczenie, stoi zawsze przed czasownikiem. U nich nigdy nie stoi, przepraszam, że tak krzyknąłem, nigdy nie stoi przed czasownikiem, stoi zawsze gdzieś za. Het heeft geen nut. Znaczy nigdy nie stoi za czasownikiem, jeżeli czasownik jest tym orzeczeniem, no. Et heeft geen nut. Nut znaczy użyteczne, pożyteczne, nutych, użyteczny, pożyteczny, no, nut. Nie nut jako orzech, nut. Nutych, użyteczny, pożyteczny, okej. Okay. Muszę enter wcisnąć. To ma być tu. Okej, okay. Et heeft geen nut. Et heeft geen nut, to nie ma sensu. Nee, het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Het heeft geen nut, tak? Het heeft geen nut. 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 To ma sens? No to po prostu. Het heeft nut. Heeft geen. Het heeft. Het. Het heeft nut. Het heeft nut. A, to ma sens. Het heeft nut. Jako w sens, że jest użyteczne, pożyteczne. Mhm. Tak.
Het heeft nut. Het heeft nut. Het heeft nut. Het heeft nut. Ćwiczcie. Het heeft nut. To jest ćwiczenie aparatu mowy, ćwiczenie mięśni buzi, tak jak koordynacja rzucania papierków do kosza, jak się nudzicie. To jest też koordynacja mięśni. Żeby wydobyć z siebie dźwięk, co to jest dźwięk? To jest ściśnienie mięśni i wydychanie powietrza, prawda? I musicie te mięśnie odpowiednio ściskać. Dobra, mamy. Już wiecie. Wei, heben, proste. We, heben, proste. Wei, heben, we, heben, wei i we. To jest to samo. Już, żeby nie przedłużać, obejrzyjcie inny materiał, żeby... Już 20 minut minęło. Tam po prostu wiecie. Wei i we to jest to samo. Wei, heben, we, heben. Heben to jest mieć razem z osobą. Czyli jak ktoś się zapyta, co to... Jak powiedzieć mamy? Jak powiecie heben, to ja was normalnie... Znaczy, ja nie mogę tak mówić, bo nie wiem, czy tam YouTube tego nie weryfikuje jakoś. To ja was normalnie nie będę zadowolony z was, jak powiecie. Jak powiedzieć mamy, heben. Nie, mamy to jest wei heben lub we heben. Trzeba tą osobę dodać, bo to jest język germański. Zawsze ta osoba ma być. Czasami ona się gdzieś pochowa w zdaniu, ale ona zawsze jest. Koniec, kropka. Mamy plan. We heben ein plan. We heben ein plan. We heben ein plan. Powtarzajcie. We heben ein plan. Mamy coś. We heben it. Oczywiście można powiedzieć wei. Wei heben it. We heben it. Wei heben it. We heben it. Mamy coś do zrobienia. We heben it do zrobienia, jakby te dun. Nie, to ma, żeby było ładnie powiedziane, to musi to. We heben it te dun. It to jest coś. It to jest coś. O, to już wiecie, no. It te dun. Mamy coś do zrobienia. We heben it te dun. Wei heben it te dun. Powtórzcie. We heben it te dun. Do zrobienia to tutaj będzie te dun. Te może różne rzeczy znaczyć, więc się nie zapamiętujcie na pamięć, że te to jest do. Oczywiście, że nie. To jest uwaga, tak jak to nar, for, om, in, op. U nas słówko za też ma chyba cztery znaczenia. Z głowy teraz wymyślę dwa. Za, w sensie za dużo, ilość. Za szafą, w sensie miejsce. I jak jeszcze tam było za? Za ciebie. Zrobię to za ciebie na przykład, prawda? Czyli za, przyimek, to chyba przyimek, tak, przyimek za ma trzy różne funkcje, prawda? Za szafą, za dużo, za mało, za ciebie, okej? Okay? Więc to nie pamiętacie, chyba nie, chyba przepraszam, chyba że pamiętacie gramatykę z języka polskiego, to jak, a jak pamiętacie, to dobrze, jak nie pamiętacie, to możecie sobie poprzypominać lub po prostu być tolerancyjni do pewnych niuansów w języku niderlandzkim, bo język polski ma więcej niuansów, niż wy sobie zdajecie z tego sprawy. Nie mamy nic do zrobienia lub do robienia, do zrobienia. Ok, we heben nichts te dun. We heben nichts te dun. We heben nichts te dun. Mamy, we heben, mamy nichts, nic do robienia, czyli nie mamy nic do robienia. Mamy nic do robienia, we heben nichts te dun. We heben nichts te dun. O, a co mamy teraz? Mamy za mało krzeseł. To muszę zmienić. Mamy za mało krzeseł. Zrobimy mamy za dużo. Wiecie dlaczego? Nie, dobra, zrobimy mamy za mało. Kuźdę. Ta kartka nie jest to samo. Mamy za mało krzeseł. To ja tu muszę zmienić. Mamy za mało krzeseł. O, widzicie? Ale jak wy to ściągniecie z tego, dobrze, jak wy to ściągniecie z internetu, to będzie wszystko będzie jasne. Okej, okay, bo było, tu jest mamy za mało, a tu było, bo ja sobie to kartę, tu było za dużo, bo ja sobie sprawdzam. Mamy za mało krzeseł, no to taka przerwa była, żeby złapać oddech. Mamy we heben te wajnych, te, gdzie napisałem, wajnych, jeszcze, jak się pisze wajnych? Wajnych, dobrze napisałem, tak się pisze, wajnych. Czy dobrze napisałem? Ja czasami już na oczy nie patrzę. We heben te wajnych stulen. Stulen. Stulen, stulen, stulen. OE czytamy jak U. Zawsze. OE to jest U. Polskie zwykłe U. A u nich U czytamy jak Ü. Ü. Nauczycie się później. We heben te wajnych stulen. We heben te wajnych stulen. A za dużo to by było we heben te wil stulen. Ok. Mamy za długie włosy. We heben te lang haar. Weben te lang haar. Weben te lang haar. Weben te lang haar. Czy włosy też może być, czyli te lang haar jako, no, haar to jest włosy. Dobrze. Na razie tak zostawmy. Weben te lang haar. Za długie włosy.
za długie włosy. Widzicie? Tu było do robienia, tedun, nix tedun, to te z czasownikiem robi do robienia, te kołken do gotowania, te werken do pracowania, coś takiego, te lang to jest za długie, te hołsz za wysokie, te chrod za duże i tak dalej. Macie, jak powiedzieć macie? Wy to jest Juli, Juli Heben. Juli Heben to jest macie. Juli Heben. Juli Heben to jest macie. W ogóle ta kolejność, to nie ja, ty, on, ona, to, my, wy, oni, to jest ta standardowa kolejność w każdym prawie języku świata. Znaczy nie w, praktycznie, w każdym języku świata, w języku polskim też, jeżeli nie pamiętacie, to przypomnijcie sobie to. Tak się pisało w podstawówce odmiany. Juli Heben. I macie dobre pomysły? Juli Heben, chude Ideen. I teraz ja sobie oszukam, bo ja nie umiem tego tak wcisnąć, napisać, ja tego nie umiem. Ja to tak napiszę. Juli Heben, chude Ideen, proszę bardzo. Juli Heben, chude Ideen. Ej, Juli Heben, chude Ideen. Chude. Chude też może być. Chude nie może być. Juli Heben, chude Ideen. Juli Heben, chude Ideen. Juli Heben, chude Ideen. Macie problem. O, wiecie, jaki jest problem, prawda? Juli Heben, ein Problem. Juli Heben, ein Problem. Macie dużo czasu. Juli Heben. Will tight. Juli Heben will tight. A za dużo? Te will by było. Za dużo. Te will tight. Juli Heben will tight. Macie dużo czasu, to się uczcie. Oni, one mają. Zaj. Heben. Ze. Heben. Zaj, heben, ze, heben. Zaj i ze to jest to samo. Oni, oni, oni. Okej, okay. Tak. Powtarzam znowu. Po raz 100 milionowy. Zaj to jest ona. Zaj to jest oni. I zaj to jest one. Ze to jest one, ze to jest oni i ze to jest ona. Jak to rozróżnić? Zawsze to rozróżnicie, chociażby po czasowniku. Zij hebben to jest oni albo one mają. Zij heeft lub ze heeft to jest ona ma. Jak rozróżnić? Zij hebben, czy to jest oni mają, czy one mają? Tego akurat się nie da. Ale to z kontekstu zawsze wiadomo. Dla nich zij to jest oni, one w jednym. Ok, oni mają nowy dom lub one, prawda? Ze hebben en new. New house, ze hebben a new house, ze hebben a new house. Powtarzajcie za mną. Ze hebben a new house, bardzo dobrze. Oni mają stary dom, ok. Ze hebben a new house. I tak, ze hebben to jest oni mają lub one mają. W języku niemieckim nie ma tego rozróżnienia. Ze hebben a new house, oni, one, oni mają, one mają. No. Ze hebben a new house. Dominik. Outhouse. Bardzo dobrze. One mają dużo czasu. Ze hebben will tight. Ze hebben will tight. Ze hebben will tight. Powtarzajcie. A jak powiedzieć. 30 minut. A jak powiedzieć. Mają za dużo czasu. Ze hebben te will tight, ze hebben te will tight. Ok. O, oni lub ja mam za dużo czasu, ich heb te will tight. Mam za mało czasu, ich heb te weinig tight. One mają mało czasu, ok. Lub oni, one, oni, prawda? Ze hebben. Ze hebben weinig tight, ze hebben weinig tight. Weinig, weinig. E i czytam jak I. To jest miękkie i, nie weinig, weinig. Ze hebben weinig tight. One nie mają czasu. Ze hebben geen tight. Ze hebben geen tight. Nee, sorry, ze hebben geen tight. Nee, ze hebben geen tight voor jou. Nie mają czasu dla ciebie. Sorry, ze hebben geen tight. Ze hebben geen tight. Oké? Mam koc, a ty nie. O, takie dziwne zdanie. No, żeby ćwiczyć. Mam jakiś koc. Ik heb een deken. A już wiem dlaczego. En jij niet. En jij niet. Ten przecinek tu nie jest wymagany. To skreślę. Ik heb een deken en jij niet. Mam koc, a ty nie. Tak, w języku polskim przed a stawiam przecinek. Tu nie jest potrzebny. Uwaga. En, eny. En znaczy i a. Oni nie mają rozróżnienia dla nich. To jest tak jakby mam koc i ty nie. Mam koc, a ty nie. To jest to samo. Ik heb een deken en jij niet. Ik heb een deken en jij niet. Ik heb een deken en jij niet.
Mam herbatę, a ty kawę. Ich heb tej en jaj coffee. Ich heb tej en jaj coffee. Bardzo dobrze. Kropka. A, no nie. Ich heb tej en jaj coffee. Coffee i herbata jest dla nich trochę nierozdzielnym czasownikiem. A nie. Nierozdzielnym, Boże. Co ja mówię? Nierozdzielnym czasownikiem. Ja tego wyciąć nie mogę, bo nie umiem. Niepoliczalnym rzeczownikiem. Rzeczowniki niepoliczalne, tak jak woda, drewno, złoto, gaz w języku polskim i tak dalej. Niepoliczalne, nie mówimy jedna woda, dwie wody, to już nam chodzi o jednostki wody czy coś, albo jeden gaz, dwa gazy, albo jedno drewno, dwa drewna. Nie mówimy jedno drewno, dwa drewna, prawda? To jest niepoliczalny tak zwany. W języku niderlandzkim to działa tak, dokładnie tak samo. Więc jak jest rzeczownik niepoliczalny, to nie trzeba wstawiać n. Ich heb tej en jaj coffee. Czasami można, a można, bo to jest dt albo de coffee, to wtedy stawiamy rodzajnik d, dt i de coffee, ale to w innych kontekstach to będzie wyjaśnione w innym materiale i to nie jest trudne. A tak to po prostu. Ich heb tej en jaj coffee. Ich heb tej en jaj coffee. Ich heb tej. Poplułem. Mam nadzieję, że tego nie było widać. Ich heb tej en jaj coffee. Jestem głodny. Mam herbatę, a ty kawę. Ich heb tej en jaj coffee. Jestem głodny, a ona nie. Ik heb honger en zij niet. Dominik, co ty tu napisałeś? Jestem głodny, a tu jest ik heb, mam. Co ty tu popisałeś? Tak. Oni w Holandii nie są głodni. Oni mają głód. Kropka. U nich w Holandii nie mówi się jestem głodny. Mówi się mam głód. Kropka. Hunger to jest głód. Ik heb honger. Ik heb honger. Ik heb dorst. Chcę mi się pić. Chcę mi się pić. Mam pragnienie. My oni mówią mam pragnienie. Ik heb dorst. Chcę mi się pić. Jestem głodny. Ik heb honger. Ik heb honger. Ik heb dorst. Ik heb honger. Ik heb dorst. Na pasa pamiętajcie. Macie ciepłe ubrania, a oni nie. Okej. Okay. Macie, czyli wy, Juli, heben, warme, kleiren, en zij niet. Juli heben, czyli wy macie, warme, kleiren, nie klure, nie kolory, warme, kleiren, ubrania, en zij niet, a oni, a one nie. 40 minut prawie znowu. Następne materiały będą krótsze. Chyba, że to w różnej kolejności oglądacie, to wam się wydają, że inne materiały były krótsze, a te są dłuższe. Macie ciepłe. Okej, okay, zobaczcie, tu było zdanie. Macie ciepłe ubrania, a oni nie. Juli heben warme kleiren en zij niet. A teraz jest. Macie ciepłe ubrania, a oni nie mają ciepłych ubrań, prawda? Czyli, żeby pełnym zdaniem to tak powiedzieć. Macie, no to wiecie. Juli heben. Ups. Juli heben, to jest macie. Juli heben warme kleiren en zij heben, a oni mają. Geen warme kleiren. Geen to jest zaprzeczenie, czyli oni nie mają warme kleiren. Nauczycie się tych zaprzeczeń. Na razie taki zwrot możecie się na pamięć najlepiej nauczyć po prostu, prawda? Zij hebben geen warme kleiren. Oni nie mają ciepłych ubrań. Ik heb geen tijd, nie mam czasu. Ik heb wel tijd, ma, tak, mam czas. Ik heb veel tijd, mam dużo czasu i tak dalej. Dobra? Dobra, to zrobimy tak. To co, czytamy. Powtarzajcie za mną szybko. Ik heb een probleem. Ik heb geen probleem. Ik heb een auto. Ik heb twee dochters. Ik heb twee zoons. Ik heb een goede baan. To są przykłady tylko, prawda? Ik heb veel tijd. Ik heb weinig tijd. Ik heb niks. Ik heb dat niet. Ik heb een afspraak. Jij hebt. Albo je hebt. Je hebt tijd. Heb je tijd? Heb je tijd? Je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd. Hoeveel tijd heb je? Hoeveel tijd heb je? Je hebt mooie ogen. Je hebt mooie ogen. Je hebt mooie ogen. Hij heeft.
Hij heeft twee banen. Hij heeft een roze olifant. Hij heeft een roze olifant. Heeft hij een roze olifant? Heeft hij een roze olifant? Zij heeft mooie ogen. Zij heeft mooie ogen. Zij heeft goede ideeën. Zij heeft goede ideeën. Ze heeft geen tijd. Ze heeft geen tijd. Hoeveel tijd heeft hij? Hoeveel tijd heeft hij? Hoeveel tijd heeft hij? Hoeveel tijd heeft ze? Hoeveel tijd heeft ze? Het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Het heeft nut. Het heeft nut. Het heeft nut. We hebben een plan. We hebben iets. We hebben iets te doen. We hebben niks te doen. We hebben te weinig stoelen. We hebben te lang haar. We hebben te lang haar. Jullie hebben goede ideeën. Jullie hebben een probleem. Jullie hebben veel tijd. Ze hebben een nieuw huis. Ze hebben een oud huis. Ze hebben veel tijd. Ze hebben weinig tijd. Ze hebben geen tijd. Ze hebben geen tijd. Ik heb een deken en jij niet. Ik heb een deken en jij niet. Ik heb thee en jij koffie. Of ja, miałem kawę. Kawa się skończyła. Ik heb thee en jij koffie. I woda też się skończyła, więc kończymy materiał. Jestem głodny, a ona nie. Ik heb honger en zij niet. Ik heb honger en zij niet. Macie ciepłe ubrania, a oni nie. Jullie hebben warme kleren en zij niet. Jullie hebben warme kleren en zij niet. Tak, jeszcze tutaj taki niuans. En zij niet. Nie wiadomo, czy tu jest powiedziane, a oni nie mają, czy ona nie ma. A oni nie. To też może być, a ona nie. Tu nie wiadomo, ale z kontekstu wiadomo. Polski też ma takie smaczki. Nie akurat taki konkretny, ale też ma różne takie rzeczy. Z kontekstu wiadomo. Przykład mamy, mamy. Chyba było to na innym materiale. Mamy, mamy. Czy to jest mamy, że nasze rodzicielki, czy mamy, że coś posiadamy. Mamy, mamy. Mamy, mamy kwiaty. Mamy kwiaty, mamy. Mamy. Albo drogi, słowo drogi. Też ma dwa znaczenia i tak dalej. Okej, okay, macie ciepłe ubrania, a oni nie mają ciepłych ubrań. Jullie hebben warme kleren en zij hebben geen warme kleren. Jullie hebben warme kleren en zij hebben geen warme kleren. Dziękuję bardzo. Koniec na dzisiaj. Przeglądajcie kanał YouTube. Subskrybujcie, jak chcecie, łapki w górę, jak chcecie, róbcie co chcecie, ale się uczcie koniecznie. Przeglądajcie stronę internetową, się rozwija. niderlandzkiesprosty.com. Tam linki można w opisie, ten opis na YouTubie, tam może wciśnij, linki możecie znaleźć w Google'ach po prostu. niderlandzkiesprosty.com, kanał na YouTubie. Oglądajcie, uczcie się, komentujcie. Ja komentarze czytam, rzadko odpisuję, ale odpisuję, więc przepraszam, że to tak długo trwa, ale ja mam tak mało czasu, że to nie wiadomo co. Ale ja czytam, te komentarze odpisuję i ja sobie robię listę, które zagadnienia mam przerobić, o co prosicie. Prawdopodobnie zanim je zrobię, to wy się już ich nauczycie, ale następni, co przychodzą i są nowi, więc to wszystko będzie. Kanał się rozwija fajnie, bardzo dziękuję. Już mamy ponad 3,5 tysiąca subskrypcji, to jest super, super, naprawdę. Dzięki wam, mam motywację też do rozwoju tego kanału i super. No to co, to tyle. Do następnego. Cześć!